Witam. O zdrowie pytam. Jesteśmy w centrum Bytomia. Tutaj widzimy dworzec kolejowy w Bytomiu. Dobre, modernistyczne dzieło architektoniczne. Dworce w Bytomiu wcześniej wyglądały inaczej, były dwa. Natomiast ten jest ostateczny, dosyć dobrze wkomponowany w tkankę miejską miasta. Pomijając oczywiście te wszystkie estakady, które tutaj się pojawiły w sumie w latach PRL-u, nie pasują moim zdaniem. A w drugim tle, na drugim tle, za budynkiem dworca, widzimy halę peronową. Jedna z nielicznych, w ogóle są trzy w Polsce hale peronowe. Bardzo ładna, klimatyczna. Za chwileczkę ją Wam pokażę. Ale jesteśmy tutaj dlatego, żeby zobaczyć jedyny ruchomy fragment szlaku zabytków techniki, czyli górnośląską kolejkę wąskotorową, której to reklamę nawet zobaczyłem, dostrzegłem. Teraz idę akurat na halę peronową, a za chwileczkę ruszamy w podróż. No to się wyłaniam. Tutaj znajduje się te właściwe perony. Tak jak powiedziałem, są zabezpieczone takim specjalnym dachem. Z tego co pamiętam, to jeszcze w Legnicy na przykład znajduje się taki, na pewno nie taki ładny jak nasz, taka hala peronowa. Bytom w pewnym sensie stracił swoją pozycję, jeśli chodzi o węzeł kolejowy. Dlatego oczywiście, że zyskały Katowice. Natomiast jedna ciekawostka jest warta powiedzenia. Otóż tutaj kończył swój kurs jeden z najsłynniejszych pociągów przedwojennych Niemiec, latający Ślązak. No pewnie mi nie uwierzycie, ale ta pani kilkadziesiąt lat temu zapowiadała pociąg z Berlina, który mknął 124, a nawet 160 km na godzinę. Ze świecą szukać dzisiaj w Polsce pociągu o tak sporej prędkości. Te tory akurat są szerokie, nie są wąskie, także nie stąd odjeżdża wąskotorówka, więc ja sobie idę dosłownie 200 metrów stąd i tam poczekamy na przyjazd naszej dzisiejszej atrakcji. We właściwym czasie i we właściwym miejscu. Kolejka wąskotorowa nie ma rozkładu takiego, jakiego byście sobie wyobrażali, ale są ludzie. Ludzie są, czekają, także ja jestem pewien, że za chwilę będzie kurs. Słyszę, chodźcie. Nie jesteśmy w stanie Wam pokazać dokładnie, że te tory są o wiele węższe niż tory standardowe. Ja jestem teoretykiem, nie praktykiem, zresztą słabym. Dowiemy się za chwileczkę, a my cały czas czekamy na kolejkę, która tutaj powinna być podstawiona. Zawsze stąd zaczyna się kurs i tutaj się również kończy. No to mamy kolejkę, nadjeżdża. Zaraz zobaczymy, ile to wagonów. Chyba dwa. Kolejka w zależności od pogody dostosowuje się dla podróżnych. Raz jedzie odkrytymi wagonami, bardzo ładne, polecam. Raz zamkniętymi. Jak domyślacie się, dzisiaj pojedziemy właśnie tymi. A pchają lokomotywa spalinowa, bardzo ładna zresztą. Czas na glik, wąskotorówka odjeżdża. Paweł Niemczuk, witam, będziesz naszym przewodnikiem. Tak, tutaj możemy wsiadać. Dojedziemy. Wsiadamy. Chodź. Nie wszyscy może wiedzą, jaka jest historia tej kolei wąskotorowej.
historia związana z przemysłem górnośląskim. Górnośląskie koleje wąskotorowe powstały z inicjatywy przemysłowców, którzy byli zainteresowani sprawnym przewozem surowców i produktów między swoimi zakładami. Pierwsze linie powstały w roku 1853, to jest przeszło 155 lat temu. I tak koleje działały na rzecz przemysłu do roku 2001, bez przerwy. A ta bytomska, nie, troszeczkę kłamie oczywiście, nie jest to tylko bytomska, prawda? Jaka jest jej historia i dokąd prowadzi? Dokąd ta kolejka prowadzi? Ta linia, która istnieje do dzisiaj, jest jedną z tych właśnie zbudowanych w 1853 roku, czyli jedną z pierwszych zbudowanych i ostatnią istniejącą. A my dzisiaj jedziemy do Tarnowskich Gór, do kopalni zabytkowej w Obrownikach. A cała linia w ogóle do samego końca prowadzi do Miasteczka Śląskiego. Do Miasteczka Śląskiego. I rozumiem, jedziecie do Miasteczka Śląskiego, zabieracie ludzi i stamtąd wracacie tutaj. Ile to wszystko trwa razem? To znaczy, taka trasa to jest latem. Latem. Tak. Teraz zimą jedziemy tylko do Tarnowskich Gór. W jedną stronę przejazd trwa około 40 minut. Tam robimy postój, żeby sobie nasi goście mogli pójść do kopalni zabytkowej, zjechać na dół, obejrzeć kopalnię i wrócić z nami z powrotem do Bytomia. O ile się nie mylę, pierwszą atrakcją na naszej trasie, chyba jeszcze nie już, będzie elektrociepłownia Sząbierki, tak? Będzie elektrociepłownia, to już dosłownie za moment. Bardziej postindustrialnych fragmentów naszej trasy. No i co to jest? To jest teren bardzo dużych szkód górniczych powodowany przez kopalnię Bobre. Będziemy się mogli za chwilę obrócić i tam widać zapadlisko zalane wodą, resztki budynków wystające z wody, kawałek dalej drzewa, korony drzew wystające z wody. Jakiej produkcji jest ta lokomotywa, te wagony? Skąd pochodzą? Z Rumunii, z Bukaresztu. No właśnie, ta Rumunia dosyć ma mocną pozycję, jeśli chodzi o kolejnictwo, dobrze powiedziałem. Tak. Dlaczego? A wynikało to z przedziału branż w bloku socjalistycznym. Rumunii przypadła m.in. branża kolejowa. O, stąd właśnie taka pozycja. Dobrze. Jest teraz doskonała okazja, by powiedzieć nam o tym, jak walczyliście o tą wąskotorówkę. Wytłumaczmy, jak ciężka jest praca, aby zabytek, który jeszcze kilkanaście lat temu mógł nie istnieć, dzisiaj mógł być na szlaku zabytków techniki. Kilkanaście lat temu to chyba jeszcze nikt za bardzo nie myślał, że tak szybko to zostanie zlikwidowane wszystko. Natomiast w 2001 roku zapadła decyzja o likwidacji wszystkich kolei wąskotorowych w Polsce. Całe szczęście kilka lat wcześniej uchwalono ustawę o restrukturyzacji i komercjalizacji PKP, która pozwoliła samorządom zainteresowanym przejęciem przeznaczonych do likwidacji linii kolejowych na ich przejęcie. Myśmy podjęli już właśnie w 2001 roku, gdy tylko jasne stało się, kiedy ten termin likwidacji będzie. Udało nam się zainteresować tematem samorządy wtedy Bytomia, Miasteczka Śląskiego, Tarnowskich Gór, Chorzowa i Siemianowic. Niestety samorządy Chorzowa i Siemianowic tak nie były zainteresowane, dlatego kolei tam nie ma. Natomiast Bytom? Ten odcinek właśnie został przyjęty przez samorządy. Bytom jest właścicielem taboru, którym podróżujemy. Natomiast jeżeli chodzi o tory, no to należą do tego samorządu przez... Czyli teren jedziemy.